Państwa, witam serdecznie. Czas na najlepszy mecz dzisiejszego dnia, najlepszy mecz soboty. Także, jeżeli traficie właśnie dzisiaj teraz na to teraz miejsce, no to jest to idealny timing, bo na korcie teraz zmierzył się Grzegorz Staszyński, czyli jest to 37-latek z Gubina. I tutaj bardzo taka ciekawa jest to miejscowość, ponieważ jest to miejscowość będąca zarówno tutaj częścią niemiecką, jak i tutaj częścią polską. Jest Gubin polski i Gubin niemiecki też na granicach, że fajnie, że takie miasto jest dualistyczne. Bardzo fajne, bardzo fajnie. No i no. Także Grzegorz Staszyński, 37 lat, ubrany na niebiesko, ma 1,83 m wzrostu, a jego rywalem jest, co ciekawe, Jan Marcinkowski. Jest to trener tenisa, uważany za niektórych za najlepszego trenera tenisa w Wielkopolsce. 43-latek, 1,78 m wzrostu, pochodzący z Komorników. Który w przyszłości trenował z Nadalem, grał w lidze niemieckiej, w Bundeslidze. Zarówno Grzegorz, jak i tutaj Jan grali w Bundeslidze, więc mają na pewno duży staż tenisowy. Dosyć tutaj Jan już gotowy do gry. Rakieta Babolata, buty Mizuno. I gramy, proszę Państwa, rozpoczynamy to emocjonujące starcie. Zaczyna od serwisu Grzegorz Staszyński. Proszę Państwa, a tymczasem mam fenomenalne wieści. Odnalazła się nasza Zguba. Maciej Dosowski odnalazł się. Znalazła go tutaj nasza ekipa. Macieju, gdzie się podziewałeś? Byłem w hotelu, w pokoju hotelowym, odświeżyć się nieco, żeby się przygotować na wieczorną sesję, która się zapowiada elektryzująco. Otóż już na początek tej wieczornej sesji mamy prawdziwy hit. Jan Marcinkowski kontra Grzegorz Staszyński. Pytałeś może Grzegorza, skąd takie nazwisko? Nie miałem okazji z nim rozmawiać, oraz też no, nie dopytywałem o szczegóły. Ciekawe nazwisko, ale ciekawsze było o tym meczu, bo widzimy, panowie grają bombowo. Jak zobaczyłem rozgrzewkę, to stwierdziłem, że na ten mecz koniecznie można dać 4 piłki, ponieważ dwie nie wytrzymałyby chyba tego spotkania, Macieju, bo panowie nawet serwują bombowo. No to szykuje nam się bombowy mecz. Staszyński. Jaka jest historia Grzegorza? Bo wiemy, że Jan Marcinkowski niegdyś sparował z Rafą Nadalem. I to jest taka tutaj nasza legenda turniejowa. Natomiast Staszyński pochodzi z Gubina, ma 37 lat. Gubin to jest tuż przy granicy. To jest miasto graniczne po prostu między Polską a Niemcami. Jest Gubin polski, jest Gubin niemiecki. Być może stąd też takie nazwisko Grzegorza. No to powiem szczerze, taką niespodzianką jest Grzegorz, bo tu nikt nie wiedział, że on będzie prezentował taki poziom. Ale niestety w siatkę. Jan Marcinkowski tak troszkę na razie w dresiku tutaj nam się prezentuje, niczym znany i lubiany Rafał Paliński. Też tak Rafał rozpoczynał mecze w dresiku, później rozbierał coraz więcej ubrania. No, tymczasem mamy przełamanie już w pierwszym gemie. Marcinkowski 1, Staszyński 0. No
Tak solidny Gemiana. Wydawało się, że początkowe punkty sprzyjają tutaj i prezentują się dobrze na korzyść Grzegorza, ale niestety nie utrzymał podania i już na samym początku zostaje przełamany, więc ciężki początek tutaj u gracza z Gubina. Zobaczymy, co będzie dalej. Zachęcam wszystkich do wysłania transmisji znajomym, do subskrypcji, lajkowania, bo bezapelacyjnie jest to chyba mecz dnia dzisiaj i lepszego spotkania. Niestety w tą sobotę raczej nie możemy wam zagwarantować chyba niż to, Macieju. Ale oczywiście jutro już możemy. Skoro tak mówisz, no to wierzę ci, Maksymilianie. Ależ serwis Jana Marcinkowskiego, zobaczmy to jeszcze raz. Mas serwisowy, pierwszy w tym meczu. Patrz, Maksiu, ta piłka leci niczym dynamit. A tymczasem pierwszy błąd Marcinkowskiego. I będzie serwował drugim serwisem. Jest to chiński zbyt płasko w siatkę i 30-0 dla Marcinkowskiego. Ten dźwięk w tym serwisie Jana jest naprawdę ciekawy. Mocno huka tą rakietą. Ten pierwszy serwis naprawdę sięga. Tutaj jest to 90 około km na godzinę. I myślę, że dobra decyzja było oddanie na ten mecz 4 piłki. Normalnie dajemy 2, a tak panowie, myślę, że mają więcej tutaj piłek do wyniszczenia, że tak powiem. Bo teraz przytrzymał tu piłek Grzegorz tak długo. Widzimy tutaj z bliska, że jest mega umięśniony, naprawdę ogromne łapy ma. Duży bardzo triceps. Na pewno też serwis u niego. Dobrze się plasuje. Ojej, tutaj serwis poszybował naszą kamerę. Na szczęście nic się nie stało, bo uderzony, że to tylko statyw. Dobry retur Grzegorza, utrzymuje piłę w grze. A Jan bardziej tutaj slice'em operuje. Ajajaj, nie domknął tego ruchu, niestety Grzegorz. A był bardzo blisko wygrania tego punktu. Niestety. Tak samo operuje Jan Marcinkowski bardziej niż top spinem z backhandu, ale ciekawy dosyć ubiór tutaj Jana, bo tutaj bluza z kapturem, dresiki, czapka z daszkiem, dosyć nietypowe jak na tenisistę, bardziej tenisiści tutaj ubierają się w krótkie rzeczy. Raczej mało ciuchów preferują na sobie, a widzimy, że Jan dresy, bluza z kapturem i czapka z daszkiem. Jan ubrany na cebulkę, bo zimno dzisiaj, że być może będzie tutaj rozbierał się w trakcie trwania kolejnych meczów. Co tam, Maksymilianie, sprawdzasz? Ale out. Ach, Grzegorz był w ofensywie, ale nie wykorzystał tego. Kolejny błąd w siatkę.
No i 2-0. Utrzymane podanie Jana Marcinkowskiego. Grzegorz Stachiński raz po raz uderza piłkę w siatkę i tutaj mamy właśnie ta różnica punktowa właśnie wynika z tego, z tych błędów Grzegorza. Ale widzimy, że obaj prezentują bardzo dobry poziom, ale jednak Jan Marcinkowski po tym meczu mogę powiedzieć, że jest zdecydowanym faworytem całego tego turnieju. Nie sądzisz, Maksymilian? Widząc te początkowe mecze, można tak stwierdzić. Ta gra solidnie, nie ma raczej takich sobie punktów. Troszeczkę jego tenis przypomina mi też Pawlo Kulabukowa, bo podobnie panowie grają. Też jedyneczny backhand, dużo slice'a. Mi się wydaje, że jeżeli panowie się spotkają razem, no to będzie naprawdę wyborne spotkanie. Ale jeszcze nie przypomina strat tutaj teraz Grzegorza Stasińskiego, który jest bardzo umięśniony, duże bicki, naprawdę. Wiadomo, im większy biceps, tym większa moc na serwisie. Także... O, jeszcze raz akcja do siatki. Jano, no fenomenalny. To jest naprawdę szapoba za to zagranie i za tą wymianę dla obu panów, bo bronił się ile mógł tutaj Grzegorz. Fenomenalny ten gra. Jan, który wygrywał już 3-0, no i na razie nie ma zbytnio argumentów Grzegorz na tą jego solidną grę, ale wydaje mi się, że gra z Kubina rozkręci się jeszcze i pokaże, na co go stać, że do niego pazur to nie zostanie odsłonięty. Kolej i kolejny bombowy serwis Jana Marcinkowskiego, który
Zapisał już piątego asa w tym meczu. Niezwykła forma zawodnika, który gra z bluzą. W bluzie z kapturem. Już jest 30-0 i wydaje się, że ten set nie potrwa dłużej niż 3 minuty. Jan Marcinkowski, lat 43, reprezentant Wielkopolski, 1,78 m, od 5 cm niższy niż Stas Chiński. Ale bez argumentów pozostaje Stas Chiński. 40-0. I 3-4, przepraszam, piłki na seta. I ja myślę, że pierwsza już zostanie wykorzystana. Co o tym sądzisz? No jeżeli pierwszy serwis wejdzie Janowi, to raczej będziesz miał rację. Zobaczmy. Pierwszy serwis kończy i zgadza się. Game pierwszy serwis Marcinkowski 4-0. Także szybko dosyć ta pierwsza partia. Nie spodziewałem się, że aż tak zdominuje tutaj gracz grający w czapce z daszkiem. I 4-0. Drugi set przed nami. No i mieliśmy pięknego smecza w wykonaniu Grzegorza Staschińskiego. No można na takie ataki patrzeć godzinami. Zobaczmy to jeszcze raz. Wykładeczka i proszę bardzo, pod nogi Jana. 15-0, także pozytywnie rozpoczyna drugą partię Grzegorz Staschiński. Czyżby szansa na pierwszego gema dla reprezentanta Gubina przy granicy z Niemcami? Ależ return Jana Marcinkowskiego. Tym returnem nie pozostawia złudzeń, kto jest w tym meczu lepszym graczem. Wystarczy, że Grzegorz Staschiński zwolni rękę i już nie ma szans przy returnie Marcinkowskiego. Drugi serwis może być zabójczy. Tak jest. Ale tym razem return returnu, można tak to nazwać. Bardzo dobry w wykonaniu Staschińskiego. No i 40-15. Trzy szanse na pierwszego gema w tym meczu. Serwis wyrzucający, przepraszam, do środka. I Jan w siatkę. 1-0 Staschiński w drugim secie. No to właśnie liczyłem na odrodzenie Grzegorza, że zacznie walczyć, zacznie w końcu grać swój tenis, swoje skrzypce i udało mu się ugrać tą premierową partię gemową. 1-0 prowadzi w drugim secie, także życzymy Grzegorzowi jak najlepiej w tym meczu i fajnie, jakby to był chyba super tiebreak, no bo to było takie zwieńczenie tego naszej sesji wieczornej w sobotę. Tak jest, liczymy na super tiebreak, ale liczymy na to, żeby ten mecz potrwał jak najdłużej, ponieważ naprawdę panowie delektują nasze oczy swoją grą. Oczywiście nie umniejszamy nic innym zawodnikom, ponieważ to są turnieje dla wszystkich i każdy mecz skomentujemy, ale czasem taka perełka, jak się teraz zdarzyła, spotkanie Marcinkowski, Staschiński, no to cieszy po prostu oczy
jest taką troszkę odskocznią od tego, co tutaj ciągle oglądamy. Widzieliśmy przed chwilą wspaniałe minięcie tutaj z backendu Grzegorza, ale teraz nie wyruszam do błąd i to właśnie w tenisie jest kluczowe, ta konsystencja, ta regularność, non-stop granie na tym wysokim poziomie, dlatego ta wielka trójka utrzymuje się na topie ponad dekadę już, ponieważ cały czas prezentują wspaniały poziom i dbają o swój organizm. Mocarny serwis, no jeżeli ja bym tam stał, to prawdopodobnie ten serwis urwałby moją rakietę. A Grzegorz prawie że returnował. Być może nawet urwałby ci rączkę. Jest taka szansa. No i Jan utrzymuje swoje podanie. I 1-1, myślę, że w drugim secie o tym, kto wygra, zdecyduje jedno przełamanie. Stas chiński nie może sobie pozwolić na to, żeby zostać teraz przełamany. A jeśli doprowadzi do tiebreaka, no to wszystko może się stać. Także bardzo ważne gemy serwisowe Stas chińskiego, 1-1. Tutaj jedynie właśnie Stas chiński ma szansę w tiebreaku, także potrzebuje wygrać 3 swoje gemy serwisowe i wtedy tiebreak może być tanie. Rozpoczął ostro do siatki, brawo Stas chiński. Piękna akcja, zobaczmy to jeszcze raz. Zobaczmy. Serwis na ciało. Atak. A backhand i w stronę forehandową zakończenie tej wymiany. Brawo Stas chiński, 15-0. Bardzo mi się miło to spotkanie ogląda, naprawdę lubię. I jak tutaj panowie grają, to kilka miejsc jest minimalny out Grzegorza. Widać, że jest lekko spocony już. Ale jeszcze raz nadgarstek, proszę państwa. Nadgarstek Boga Grzegorza Staszyńskiego. Jak nigdy nic o piłeczkę po prostu sobie lekko pociął i nadgarstek tutaj poprawić. No zobaczmy, bum, fenomenalne zagranie, brawo. I zaczął solidnie serwować i lepiej chyba ten drugi set wszedł Grzegorz. Także bardzo fajnie, że tutaj ma charakter waleczny i tanio skóry nie sprzeda.
Proszę Państwa, fenomenalny a serwisowy teraz Grzegorza do linii na zwycięstwo. Była to złota piłka, także zobaczmy, sam wybrał tą stronę przewagi i opłaciło mu się to, ponieważ ten serwis był bombowy. Zobaczmy, bum, nie do odebrania, tylko brawo przybił to Jan i gramy dalej. No świetny ten, no naprawdę podoba mi się i liczę tutaj na super tiebreaka oraz na wiele emocji. Tutaj czas na niego, nie mamy dużo czasu, Polska Liga Tenisa zawsze obfituje dużo czasu, duże zasoby oraz nigdy się nie spóźniamy, także to jest nasza dewiza. I nawet jak się gubimy, to się odnajdujemy. Dokładnie tak. A z Jana Marcinkowskiego, który nam serwuje tutaj niezwykle szybko. 30-0. Zegar pokazał 180. No i mamy 40-0. Cztery szanse na doprowadzenie do 2 na 2 do 2. I powiem szczerze, no kluczowy będzie następny game serwisowy z chińskiego, bo jeśli go wygra, no to w tiebreaku może powalczyć, natomiast przy serwisie Marcinkowskiego, jak widzimy, no nie ma szans, musiałaby jakaś zapaść, dopaść Jana, a na to nie wygląda. Zresztą samo to, że Jan gra jeszcze w bluzie z kapturem, no to pokazuje taki, że on dopiero ten turniej rozpoczyna, że to jest taka rozgrzeweczka jakby. Ale powiem ci szczerze, Maksiu, że zaskakuje mnie to, że nie zapisuje się wielu zawodników do naszych turniejów, że jednak królują amatorzy, że nie ma tutaj czy to Michała Sekuły, czy Tomka Moczka, czy Grzegorza Panfila. Zawodnicy ci jeszcze nie zagrali w polskiej lidze tenisa. Ci zawodnicy nie zagrali w Pucharze Polskiej Ligi Tenisa. A wiadomo, że Michał Sekuła grał w Polskiej Lidze Tenisa w letnim tournée. A niestety, no masz rację, że Grzegorz Panfil ani Tomasz Moczek nie chcieli zagrać. Wiadomo, że ci panowie grają w turnieju PZT, więc w letniej edycji nie mogli zagrać. A teraz niestety Tomasz Moczek oraz Grzegorz Panfil na razie jeszcze nie zdecydowali się zagrać u nas. No niestety, jeżeli mają tutaj jakieś inne turnieje, albo tenisowe sprawy, albo życiowe sprawy, to oczywiście szanujemy ich decyzje i nikogo nie zmuszamy, aby grali u nas, ale serdecznie pozdrawiam też Grzegorza Panfila oraz Tomka Moczka. Ja również czekam na to, aż do nas skusi się zagrać Jerzy Janowicz. No za tydzień ponad Jerzy Janowicz gra Challengera w Rennes, we francuskim Rennes i zobaczymy, jeżeli może powrót do Challengera się nie uda, to może wystąpi na naszym turnieju na przykład w Bielsko-Białej. To byłaby taka dobra rozgrzewka dla tego zawodnika, aby wrócić do cyklu. Również na przykład co się dzieje z Jakubem Tokarzem, co się dzieje z Michałem Przysiężnym.
Zachęcamy wszystkich zawodników do grania tutaj w tym turnieju. Oczywiście, że tak, każdy może zagrać, to są to turnieje otwarte, także nie ma żadnych barier, kompletnie. Dokładnie tak, a myślę, że nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł dla zwycięzcy całego cyklu oraz zegarek firmy Lacoste warty 1000 zł jest sporą nobilitacją, to zwróćmy już do meczu. Zapraszamy tutaj wszystkich, natomiast zobaczmy, jak gra Grzegorz Staschiński, który się zdecydowanie rozgrzał i całkiem inaczej się prezentuje niż w pierwszym secie. Out. Tak jest i 3-2 Staschiński, a więc Jan Marcinkowski będzie teraz bronił seta, aby doprowadzić do tiebreaka, a jeśli go przegra, to będzie super tiebreak, także nic, to 4-0 tak naprawdę w dłuższej perspektywie mu nie daje, chociaż wiadomo, że liczy się każdy game o wyjściu z grupy, ale myślę, że obaj zawodnicy zameldują się w fazie pucharowej. Ja nawet mogę powiedzieć, że bardzo prawdopodobne, że obaj będą blisko półfinału. Jest taka duża szansa, Macieju, naprawdę grają fenomenalnie. Jeżeli uda mi się obydwu wyjść z grupy, to myślę, że w playoffach wyrządzą dużo szkód innym zawodnikom, także czas wszystko zweryfikuje. No i pomyłka Jana Marcinkowskiego, który jest pod presją. No, pierwszy raz w tym meczu może się lekko zdenerwować. 0-15 rozpoczynamy jego game serwisowy. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Staschiński, 3 piłki od seta. Nie wchodzi pierwszy serwis Marcinkowskiemu. Ależ skrót Marcinkowskiego! Zamarkował to uderzenie, po czym skrócił także. Staschiński nie był w stanie do tego dojść. Natomiast zwróciłeś uwagę na drugi serwis Jana Marcinkowskiego. Zazwyczaj zawodnicy grają dużo słabiej. Natomiast Marcinkowski gra taki serwis, jak to się nazywa? Kick serwis, dokładnie. Dokładnie tak, Macieju. Widać tutaj taki profesjonalizm w jego zagraniach. To nie jest słabszy serwis, to jest kick serwis, o tak samo jak teraz. No i teraz doszedł Staschiński, ale niestety no niewymuszony błąd, powinien to przebić. Natomiast nie wiem, czy cokolwiek by to dało, bo Marcinkowski był już tam. I teraz będzie serwował Marcinkowski. Ależ ta piłka siadła po tym ataku. Zobaczmy to jeszcze raz. Taka niewygodna pod nogi. Naprawdę, no w ogóle nie było tutaj odbicia.
Ach! Nie wiem, od czego to zależało, Maksiu. Ty jako ekspert się wypowiesz może w tej kwestii. To był tak zwany slice odwrotny, proszę Państwa, ta piłka po prostu miała taką rotację odwrotną, że jak ugrzęzła w tym bagienku mączanym, to kompletnie nie ruszyła się i po prostu została w tym korcie. Fenomenalnie to zagrał Grzegorz. I mamy złoty punkt, proszę Państwa, piłka setowa. Druga piłka setowa, bowiem przed chwilą Grzegorz Staschiński przerzucił piłkę za linię. Marcinkowski wybiera stronę równowagi i gramy! Przewagi. Kick service. Aj! 3-3! Mamy tiebreak! Miał dużą szansę Grzegorz, dwie piłki setowe, niestety nie wykorzystał ich. Mimo to ja nadal utrzymuję, że największe szanse ma w tiebreaku i musi teraz zresetować głowę i po prostu wrócić do gry. Gra wyraźnie, zdecydowanie lepiej niż w pierwszym secie. Nie świadczy o tym nie tylko wynik, ale również jego poruszanie się, jego zachowanie przy piłkach. Także rozpoczyna tiebreaka Staschiński. No i rozpoczyna go bardzo udanie. 1-0, utrzymany serwis. Teraz podawać będzie Marcinkowski. Więc mam wrażenie, Maksiu, że Staschiński już troszkę odczuwa te skutki tego meczu. Trochę jest zmęczony, natomiast po Marcinkowskim w ogóle nie widać. Wygląda jakby tyle, co wyszedł z szatni. No dokładnie, taki niepozornie zgra w tym dresiku, w tej bluzie, w tej czapeczce. I taki po prostu jest troszkę skryty. Taki czarny assassin, bym powiedział. Taki nie daje żadnych oznak zmęczenia. Ani żadnych emocji nie pokazuje na korcie. Trzeba przytoczyć słowa Grzegorza Szczotki, bo to taka, mi się wydaje, że to jest zagrywka psychologiczna, granie w tym dresiku, w tej bluzie z kapturem. Grzegorz Szczotka mówił, że zawsze każdemu zawodnikowi przed meczem mówi, że on jest koszykarzem, że on w tenisa nie gra i od razu paraliżuje zawodnika, przeciwnika. Przeciwnik myśli sobie, no gram z koszykarzem. Tak samo tutaj teraz Marcinkowski pokazuje, tak gram z jakimś tutaj zawodnikiem, w bluzie sobie poradzę, nie pocę się, nie pokazuję emocji. Bardzo mądrze Macieju mówisz, naprawdę taka psychologiczna grywka. Dużo racji w tym jest i faktycznie może to być prawda. Podwójny błąd teraz. Niestety. Ale 3 punkty pod rząd. Padły łupem Jana Marcinkowskiego, no i Grzegorz jest w tarapatach. Także Maciej, nie wiem, czy nasz uprany super tiebreak dojdzie do skutku. Duże szczęście teraz po stronie Grzegorza Staschińskiego. Co prawda uderzenie było dobre, ale pomogła siatka. 3-2, pozostaje przy życiu. Siatka podłączyła go troszkę tak do kroplówki. Dokładnie tak, lepiej bym tego nie mógł ująć. Jesteśmy na czasie, ponieważ ostatnio coraz częściej sportowcy podłączają się do kroplówki. I coraz więcej mamy tego typu dopingu, chociażby Pogoń Siedlce w drugiej lidze, czy ostatnio Maksymilian Drabik. Teraz nie będziemy tych spraw komentować, wracamy do meczu 3-2, Marcinkowski. Okrzyk złości ze strony Staschińskiego, głupi błąd, 4-2, zmiana stron. No powolutku odjeżdża mu ten mecz. No tak, no wiadomo, tiebreaki zawsze weryfikują głowę tenisistów.
przygotowanie motoryczne, ale to jest dopiero 4-2, więc myślę, że tu jeszcze Grzegorz coś powalczy. Miejmy taką nadzieję. Liczymy, żeby ten mecz trwał jak najdłużej. I po przerwie serwować będzie Jan Marcinkowski. Marcinkowski. Bombowy atak. Ale jednak okazało się, że to był autowy drugi serwis Marcinkowski. Wow, trafił! Trafił Staschiński! Bardzo ważny teraz punkt dla Staschińskiego. Zobaczmy ten return z tak bombowej zagrywki. Marcinkowski zagrał mocniej niż zazwyczaj, drugi serwis, ale to go zgubiło tuż pod linią Staschiński i jest 4-3. Mini breaki odrobione, dwa podania Staschińskiego. No znaretur mnie tutaj wbił w krzesełko, naprawdę był bajeczny. Autowy, ten pierwszy serwis. Ponownie naprawdę jak profesjonaliści grają, sprawdzają, czy napis piłki jest zdarty przed serwisem. To już jest taka mania, bym powiedział, nawet aż widać, że są naprawdę mocno zaangażowani. Dobry dropshot, próba lobu i out, proszę państwa. Dwa punkty pod rząd wygrywa Grzegorz i teraz jest zaśnięta pięść. Macieju, to jest wielki powrót Grzegorza. Lubimy jak Feniks, jak się zawodnik odradza jak Feniks z popiołów, jest 4-4. Podanie Staschiński. Bardzo fajnie się ułożyło, że ci zawodnicy spotkali się już w grupie, ponieważ obaj na pewno wyjdą z tej grupy, a mają dobre przetarcie przed jutrzejszym dniem. Też tak sądzę. Możemy być tylko wdzięczni Adriannie Mazur, która tak skojarzyła tych zawodników, że grają teraz ze sobą. No i duży błąd teraz Staschińskiego. To, co wypracował sobie przez te dwa punkty, teraz stracił w jednej sekundzie. 5-4 Marcinkowski i jego dwa podania. I tak naprawdę te dwa podania mogą zakończyć ten mecz. No tak, zobaczymy, czy ta jedynka będzie się działa, ale są kluczowe punkty i naprawdę ręka może teraz lekko drżeć. Out! Out! 5-5! Zapisaliśmy powtórkę, ale nie ma czasu na imitację. Sześć pięć, Marcinkowski, pierwsza piłka meczowa przy podaniu Staschińskiego. No i niestety, kończy się ten mecz. Staschiński w siatkę. 4-0, 4-3. Brawa na publicę. Bardzo dobry mecz. Najlepszy tego dnia mecz. Marcinkowski okazał się lepszy. Natomiast Grzegorzowi życzymy wyjścia z grupy oraz pokazania swoich umiejętności na tle innych zawodników. Już za chwilę zawodnicy wyczyszczą kort, po czym zaprosimy na rozmowę z obydwoma uczestnikami tego meczu.